Politechnika Opolska na tym salonie, już 11 salonie maturzystów, no po prostu wspaniale rozkwita. Jest bardzo duże zainteresowanie. Jest no tyle młodzieży, że ciężko było w ogóle tutaj przejść na aulę. W tamtym roku było około 5 tysięcy kandydatów, które się przewinęło przez ten salon. W tym roku myślę, że będzie więcej. Nasi studenci, nasi pracownicy prezentują różne ciekawostki, które obrazują ich wydziały, to co można studiować, porobić, sprawdzić, dotknąć. Jest to fascynujące. Salon maturzystów jest miejscem, gdzie studia wyższe spotykają się z maturą. To tutaj młody człowiek, stojący przed swoim pierwszym poważnym wyborem, jakim jest dalsza droga kariery, kierunek studiów, jak i przedmioty, które będzie zdawał na egzaminie maturalnym, może podjąć decyzję, porozmawiać ze studentami uczelni wyższych, porozmawiać przede wszystkim z ekspertami, wysłuchać wykładów na temat przedmiotów maturalnych, zobaczyć, gdzie jego starsi koledzy popełniali rok wcześniej błędy na maturze, na co powinien zwrócić szczególną uwagę, a przede wszystkim może się nie stresować aż tak bardzo tym pierwszym jego poważnym wyborem. W tym roku w Opolu mamy 14 stoisk. Są to w większości uczelnie wyższe z regionu Opolszczyzny, ale nie tylko. Mamy również uczelnie z Warszawy, chociażby Wojskową Akademię Techniczną, uczelnie z Wrocławia, uczelnie niepubliczne, jak i publiczne. Jest to ciekawe, bo szkoły ogólnie nie mówią nam zbytnio o przyszłości, jeśli chodzi o to, czego wymagają u nas uczelnie w przyszłości. Musimy się tego dowiadywać sami, dzięki takim salonom jesteśmy w stanie dostać odpowiednie książki, odpowiednie zasoby wiedzy po to, żebyśmy byli w stanie sprecyzować swoje kierunki, jeśli chodzi o to, co chcemy robić w przyszłości, tak? Bo to jest to bardzo ważny wybór dla nas, dlatego takie salony, dzięki takim salonom podejmiemy mądrzejszą decyzję, można powiedzieć. Dużo ofert z różnych uczelni, więc jest gdzie się zatrzymać. Na salonie jest bardzo fajnie, jest tu naprawdę można porozmawiać z ludźmi, odkrywamy, ja w sumie na przykład nie miałam planów, jak tu przyszłam w ogóle, gdzie chcę iść, a tak chodząc tu po tych wszystkich stanowiskach już mniej więcej wiem, w jakim kierunku mogę iść, co mnie naprawdę interesuje, więc jest naprawdę ciekawie.